Janek, to są bardzo trudne rozmowy, a ten temat, który mam teraz dla Ciebie, jest naprawdę mega trudny. Będziesz się musiał z tym zmierzyć, jeśli zechcesz oczywiście. Ale zanim to opowiedz o tej rozmowie z teściową. Mhm. Jak to Ci powiedziała, że jej córka mogła mieć górala, a wybrała Ciebie, no, i że dokładnie. Nie możesz jej zawieść. Dokładnie. No mogłaby mieć. Mogłaby mieć, no... Jak to się mówi, no stąd jest czysta, czystej krwi prawdziwa góralica. No, mogłabym mieć tutaj każdego górala, jak to się mówi. A wybrała sobie cepra? A jednak jeszcze... wybrała przyjezdnego. Z problemami. Z problemami, który naprawdę przeżył. Czy ta twoja relacja w tej chwili z teściową jest prawidłowa? Lubicie się? Lubisz ją? Pewnie. Naprawdę, no, na rękach bym mógł ją nosić. To bardzo ważne, czy to jest z wzajemnością, czy ona też Ciebie lubi, czy no, tak. Obawia się o zagrożenie, tak, które tak, ty możesz... Tak, dała mi po prostu też tą drugą szansę, jak to się mówi. No i tak jak wspominałem wcześniej, tak samo jak Ania też mi powiedziała, teściowa, krótko, że słuchaj Janek, Ania dała Ci szansę, ja Tobie też dam. Mówię tylko, no wiesz, bez czego? Ja mówię, no wiem, zero alkoholu przede wszystkim. Druga sprawa, zero kłamstwa. Nie, że tak jak wcześniej mówiłem, że ja idę do pracy, a jak to się mówi, po krupówkach i nie tylko, alkoholizm, hulaj dusza, jak to się mówi, piekła nie ma. No, bo Janek pieniądze miał, no to o, myślał, że nie wiem, zawładnie światem czy tak dalej. No to stwierdziłem, no, że naprawdę nie na tym rzecz polega, że pieniądze, alkohol i tak dalej, bo wiem, do czego to doprowadza. Do bezdomności, a dostałem naprawdę szansę drugą od życia. Podniosłem się, mam gdzie mieszkać. Janek, ja właśnie chcę z Tobą teraz taki bardzo trudny temat podnieść. I też, kiedy rozmawiamy o tym w tej chwili, to mam świadomość, że zarówno Twoja żona, jak i Twoja teściowa najprawdopodobniej te filmy będą oglądały. Tak, tak. Chodzi mi o taką oto rzecz, mianowicie Ty w jaki sposób wygrałeś z alkoholem? Żyjesz trzeźwo. Ale dokonałeś tego sam. Dokonałeś tego za sprawą Ani, za sprawą teściowej. Tak. Natomiast nie masz wsparcia psychoterapeutów. I to powoduje, że możesz do końca nie rozumieć tej choroby. Powiem wprost, chodzi mi o Artura i o Krystiana. Ty przed nimi otworzyłeś serce. Dałeś im niesamowitą w ogóle możliwość życia tutaj. Tak. Pytanie jest takie, czy oni dla ciebie nie są wyzwalaczami? Czy nie ma takiego ryzyka... Jacku, ja im powiedziałem krótko. Mówię, słuchajcie chłopaki, wiem, że jesteście na ulicy i tak dalej, bo sam byłem, przeżyłem to, mówię, wiecie, dostałem drugą szansę, mówię, wiecie od kogo? No wiemy, bo obrączkę i tak dalej. Ja mówię, no Krystian wie, mówię, bo widział ją nieraz. Mówię także chłopaki, mówię, no nie stwierdzielcie tego. Mówię, ktoś do mnie otworzył, jak to się mówi, serce dla mnie. Dostałem drugą szansę od życia. Mówię, no nie chciałbym tego zmarnować. Mówię także, docencie to. Mówię, co ja teraz dla was zrobiłem. Mówię, że macie normalne warunki, macie gdzie mieszkać, macie co zjeść i tak dalej. Mówię, tylko chłopy, mówię, no zero kłamstwa. Mówię, jeśli mamy, mówię, się trzymać razem, jeden drugiemu pomagać i tak dalej. Mówię, naprawdę chłopaki, mówię, no zero kłamstwa. Mówię, no nie oszukujmy siebie nawzajem. Co by się nie działo, mówić otwarcie. Czy jest takie ryzyko, że ty przy nich wrócisz do alkoholu? No obawiam się tego, że mogę, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nieraz widziałem, jak siedzieli z piwem i tak dalej, mówię nie. Nie pociągacie sobie. Mówią, Janek, masz? Ja mówię, nie, no chłopaki, mówię, mówiłem wam. Nie, mówię, no nie bądźcie na mnie źli. Mówię, no ale widzicie, no. Tak jak wam wcześniej wspominałem, mówię, dostałem szansę, mówię, mamy gdzie mieszkać. Mówię, bo faktem, okej, mieszkamy razem. Ale mówię, no chłopy, mówię, ciepło jest, mamy dach nad głową, mamy co jeść, pieniądze mamy, mówię, bo zarabiamy normalnie z pracy i tak dalej. Mówię, no chłopaki, mówię, no przemyślcie naprawdę pewne sprawy. Mówię, no
Jak ci się wydaje, czy... Bardzo bym był zadowolony, jakbyście to docenili, mówię. Nie byłoby rozsądne, gdybyś ty sam sięgnął po taką wiedzę właśnie związaną z tą chorobą, dlatego że ja użyłem takiego określenia wyzwalacz, no to jest ten taki bodziec, który powoduje, że sięgasz po alkohol po jakiejś bardzo długiej przerwie i wiemy, że takie zachowania innych osób, które przy osobach trzeźwych piją, takim wyzwalaczem mogą być, ale tam jest szereg innych mechanizmów. I pytanie, czy nie warto byłoby sięgnąć, no chociażby po literaturę na ten temat, poczytać o tym wszystkim? Powiem ci, Jacku, szczerze, także myślałem nad tym. Naprawdę, myślałem nad tym, żeby po prostu nawet do jakiejś pani psycholog się udać. No i powiedzieć, tak jak my teraz szczerze rozmawiamy, to przeżywałem, że dostałem tą szansę, po prostu drugą, jak to się mówi, od życia, od kobiety. Wiesz co, oczywiście nic na siłę, bo to musi być gdzieś tam w tobie. Też mi się wydaje, że dobrze by było, żebyś postawił sprawę bardzo otwarcie przed Anią i powiedział jej, co radzisz mi w takiej sytuacji, bo z jednej strony chcę im pomóc, natomiast z drugiej strony, no na razie wszystko jest w porządku, ale te mechanizmy choroby alkoholowej, one po prostu są. I może Ania ci poradzi, żeby właśnie poczytać o tym, czy właśnie, żeby skorzystać z psychoterapeuty? No właśnie też tak myślałem, że a tym bardziej, że ona ma jedną taką właśnie osobę, którą kiedyś mi o tej osobie właśnie wspominała. Mówi, no ale to mówi, Janek, nic na siłę. Mówi, jaki jest? Siądziemy, mówi, którego dnia porozmawiamy na ten temat, zastanowić się. Mówi, ja zadzwonię do tej mojej znajomej, ona przyjedzie tu, dogadacie się co i jak. Mówi, no i po prostu no, będziesz do niej chodził, rozmawiał i... Jaki jest Artur? Czy on rozumie twoją sytuację? Czy on cię częstuje piwem? Czy cię namawia na alkohol? Znaczy się... Ja go znam, krótko go znam. Aha. No ale stwierdziłem, że no jest fajny chłopak, bo jest. No ale no tak jak wcześniej wspominałem, no... Powiedziałem im krótko, mówię, no chłopaki, mi nie przeszkadza, że sobie tam wypijecie i tak dalej. Mówię, no ale chłopaki, mówię, też mówię z głową. A czy przeginają? No, nieraz naprawdę. Aha. Nieraz jest tak, że no po prostu tego alkoholu to jest naprawdę tyle, że... O, idzie tutaj sprawca, winowajca. Że szkoda pomidorek, słów. Pomachamy mu. Jaki jest wpływ Artura na Krystiana? Czy Krystian jest bezpieczny w jego towarzystwie? Tak. A zagrożony alkoholem? Czy... Nie, znaczy się, z tego co widzę, to naprawdę chłopaki, jak to się mówi, no tak jak wspomniałem wcześniej, z Arturem znam się dosłownie tydzień, ale relacje mamy naprawdę bardzo dobre, jeden drugiego naprawdę wspiera. A jakbyś miał prognozować, jaki los spotka Krystiana? Krystiana znasz bardzo długo, byłeś z nim w Dubaju, no, znasz jego sytuację rodzinną, to, że był w domu dziecka. Tak. On jest od ciebie 12 lat młodszy, więc ty znasz to jako starsza osoba ze szczegółami. Jak o swoją rodzinę obawiasz się o Krystiana w relacji z Arturem? Nie. No widzę, że no, oni się bardzo długo znają też. No trochę, no dłużej niż ja. Mhm. Poznali się. A jak wygląda ale sprawa? Widzę, że właśnie, że normalnie dogadują się i wszystko okej między nimi jest. A jak wygląda sprawa pracy? Czy oni rzeczywiście chcą podjąć taką pracę? Tak. Jak tu się patrzy wśród górali na ceprów, którzy są uzależnieni? No tutaj jest krótko. Przychodzisz do pracy, jak chcesz pracować, mówią ci krótko. Jeśli pan chce pracować, okej. Okay. Pije pan, no musisz powiedzieć albo tak, albo nie. Dadzą szansę, bo dadzą. No ale po prostu, no jak zobaczą, że no po prostu za przeproszeniem, że tak powiem, wali w chuj, no to jest wtedy krótka piłka, tak? A miasteczko malutkie, widać jak na dłoni całe Zakopane, każdy każdego zna. No dokładnie. I to się wtedy wieś no jeden roznosi. Drugiemu przekaże, tak? No po prostu no, przyjdziesz do pracy, nie daj Boże, po wpływem alkoholu, no to jeden drugiemu przekaże, no słuchaj, pracował tu i tu, przyszedł po wpływem alkoholu, no i pozamiatany jesteś. Czy tak? Tu w Zakopanem? Jeden drugiemu moment, telefon przekaże, słuchaj, pracował u nas w knajpie, nie przyjmuj go, bo to, jak to się mówi, no i tyle. Czy tu w Zakopanem jest łatwo praca? Jeśli się chce, tak.
Jak od znaczy czasu? Się, no nie aż tak łatwo, ale jakakolwiek. Ale można się utrzymać. Można. No, tak jak na przykład ja w restauracji jako kelner, no jak jest większy ruch, no to nawet chłopaki widzieli, że na zmywaku dziewczynom pomagałem ostatnio. Aha. No i jak nie w restauracji, no to nie wiem, no w sklepach, zimową porą, no to nawet ulotki można roznosić. Czy no, do także... młodych osób, które szukają sposobu na życie, które nie mają jakiegoś pomysłu na to, co ze sobą zrobić, czy to jest rozwiązanie, żeby przyjechać do Zakopanego i próbować tutaj się ustawić? Czy to w ogóle jest tak, taka moda no, na coś takiego? Mówi, no, co tu dużo mówić? No, miasto turystyczne, tak. Aha. Tutaj no, ludzie praktycznie no, z tego żyją, z restauracji, z pensjonatów. Naprawdę, jeśli tylko ktoś chce przyjechać i naprawdę podnieść się i znaleźć pracę, żeby żyć jak człowiek, to tu ciekawym miejscem jest właśnie Gubałówka, dlatego że tam jest taka aleja, przy której są takie budki, takie stragany. I ja zauważyłem, bo no bywam czasami na Gubałówce i zauważyłem, że tam pracują nie górale właśnie. Tak, te budki tu, obsługują tak, osoby, dużo które nie są góralami. Dużo przyjezdnych, no jak widać, no. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Każdy znajdzie pracę. Jaka jest pogoda w Zakopanem? Czy to jest miasto, które właśnie no, zawsze takie jest? Jak widać. Zawsze takie jest. Pogoda to tutaj jest no, nieprzewidywalna, jak to się mówi. Góry teraz, widać, więc pogoda jest. Teraz jest tak, za 5 minut A. może padać deszcz i tak dalej. Także, to też ma swój klimat. Także, ale jak ktoś lubi takie klimaty i tak dalej, no to, Zakopane to jak najbardziej, nie? Przede wszystkim turystów. Dokładnie. Ale jakby ktoś chciał pracę znaleźć, to też taka jest tutaj możliwość. Janek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.